Cześć, dzień dobry, witam wszystkich na sesji środowej. Mamy dzisiaj 4 dzień sierpnia. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Zaczynamy sobie od euro USD, główna para walutowa i schemat 1 do 1, główny schemat, główny scenariusz, jaki tutaj mamy wyznaczony, opiera się tutaj na tym mierzeniu tej korekty spadkowej. My tutaj mamy. Później mamy impuls wzrostowy do poziomu 1,1910 mniej więcej. Impuls budowany tutaj jest 1,1770, a więc mamy około 140 pipsów tego wzrostu. I spadki, no nie mamy jakiejś dużej dynamiki na tych spadkach, natomiast zgodnie z poglądową linią lokalnego trendu spadkowego, tak to nazwijmy, no cały czas gdzieś ta tendencja spadkowa się nam utrzymuje. A targetem jest tutaj strefa cenowa 1,1840. Jak widzimy tą niebieską linię, to jest linia, która wyznacza właśnie nam tą równość tej korekty spadkowej, czy tego układu na korekcie pędzącej, która tutaj się rozwinęła. Zielona linia popytowa, zielona strefa popytowa potwierdzająca tutaj zakres, w jakim będziemy chcieli próbować zagrywać po prostu pozycje długie na euro USD. Dla potwierdzenia 1,1840 aktualna strefa wsparcia na euro USD, a więc potrzebujemy jeszcze jakichś 35 pipsów spadków, biorąc pod uwagę obecne wyceny w okolicy 1,1875. 1,1840 strefa wsparcia na sesję dzisiejszą, czy nawet jeszcze do końca bieżącego tygodnia, jeżeli tutaj ten odcinek CD będzie się rozwijał dosyć powoli. W przypadku DAX-a, zobaczmy na niższych interwałach, może H1. Na DAX-ie aktualna strefa, która, no, tak jak wspomniałem już chyba dwukrotnie, czy od początku tego tygodnia mówię, dojście do tego poziomu cenowego 15440 nie powinno być już jakąś dużą okazją na pozycje długie z uwagi na to, na wcześniejsze dwa bardzo precyzyjne testy i bardzo precyzyjne dynamiczne reakcje. Tak naprawdę możemy też spróbować tutaj na DAX-ie sobie poprowadzić. Tu mamy nowe szczyty, natomiast po korpusach później możemy poprowadzić sobie linię górnego ograniczenia. Wiem, że tutaj mamy jeszcze poziomy wyższe, natomiast biorąc pod uwagę korpusy, to mniej więcej tak to będzie się nam układało, a więc ten zakres wahań na DAX-ie, no zmniejsza się, tak, może nie jakoś bardzo, bo tutaj mamy dosyć skromnie nachyloną tą linię górnego ograniczenia, dosyć skromnie nachyloną w dół, natomiast ten zakres będzie się zmniejszał, tak, z każdą kolejną sesją, chyba że jakaś dynamika większa się pojawi, bo patrząc na obecną rozpiętość 15630, 15440, dajmy na to 30, więc mamy no nawet niecałe 200 punktów, a takie zakresy są robione, przebijane w ciągu jednej sesji, tym bardziej, że znajdujemy się mniej więcej w połowie między górną barierą a dolną barierą, więc to jest jakieś 100 punktów w górę lub w dół, żebyśmy byli na jednej czy drugiej strefie oporu lub wsparcia, więc spokojnie to może być, mogą tutaj być wygenerowane sygnały podczas dzisiejszej sesji jeszcze. GBP USD. Co na kablu? Nadal aktualna strefa popytowa na kablu 1,3825. To są rejony, które zostały. Rejony, które zostały wyznaczone tutaj z pomocą mierzenia FIBO. Mierzony został swing z 1,3570. To jest 20 lipiec, początki to są godziny południowe. Zakończenie schematu tutaj w ostatnią sesję lipcową, 30 lipiec, sesja piątkowa i rejony 1,3980, 1,3985. Korekta spadkowa nam tutaj się rozpoczęła w ramach po wyznaczeniu tego wierzchołka.
I tak jak mówiłem przed chwilą, target dla tej korekty spadkowej wyznaczony z użyciem mierzenia 38,2 FIBO po kursie 1,3825. W przypadku USDJPY mamy nowe minima, musimy tutaj odświeżyć sobie scenariusze na ujku. Zobaczmy schemat na interwale sesyjnym nawet, bo zmusza nas do tego zakres wahań. Jeśli chodzi o tą korektę, być może będziemy mieli tutaj FS100 do rozegrania. Tak też jest. Tutaj szeroka korekta pędząca na USDJPY. Zobaczcie, cały czas tutaj mamy trend wzrostowy praktycznie od początku roku. Dosyć głęboka korekta spadkowa, a w zasadzie teraz scenariusz na trójfalowy układ korekcyjny, tak? Korekta pędząca, odcinek AB, odcinek BC i odcinek CD. I target dla odcinka CD to jest 108,20, a więc prawie jeszcze 100 pipsów od obecnej wyceny tutaj pozostaje do spadków. No powiedzmy 70 niecałe od minimum, jakie pojawiło się podczas sesji wtorkowej, podczas sesji wczorajszej. A więc 108,20, szeroka strefa popytowa na parze walutowej USD JPY.